Jeśli chorujesz na depresję, albo ktoś z Twojego otoczenia cierpi na nią, to ten film będzie dla Ciebie albo dla tej osoby. Przygotowałem 8 przemyśleń. Jak walczyć z depresją? 8 idei. Jak sobie z nią radzić? Jakie jest to doświadczenie? Jakie rzeczy na co dzień robić, żeby jej po prostu przeciwdziałać? A to wszystko przy okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, który wypada dzisiaj, dokładnie dzisiaj. Ja nazywam się Leszek Cibor, to jest podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze, a zmieni się na lepsze możesz też z moim kursem i książką Pożegnaj Prokrastynację. Możesz zawalczyć nie tylko z depresją, ale właśnie z odwlekaniem. Link do kursu znajduje się w opisie. A ja gorąco zachęcam Cię dzisiaj do walki, aktywnej walki z depresją. Nawet jeśli nie chorujesz, to ten film też może podać Ci dużo dobrych pomysłów, jak pomóc innym w swoim otoczeniu. Lecimy! Okej, okay, więc dzisiaj jest międzynarodowy dzień walki z depresją. I pomyślałem, że w dobrym tonie byłoby zrobić film o depresji, dlatego, że u mnie na kanale filmów o depresji jest całkiem sporo różnych. Od pojawił się niedawno i pomówię sobie dzisiaj całościowo o tym, jaką chorobą jest depresja, jakim jest doświadczeniem i jak faktycznie Walczyć z depresją, wręcz epidemią depresji. I pierwszą rzeczą, którą zarekomenduję, i to nie będzie dla nikogo z, zaskoczeniem, to jest skorzystanie z służby zdrowia. To jest walka, już, i, i jeśli tą chorobę już masz, jeśli już jesteś chory, to my tego nie odkręcimy tutaj. Ciobie możesz o tym posłuchać, możesz sobie o tym poczytać, możesz poprzytakiwać głową, ale my. Nie odczarujemy, to jest choroba. I choroba, która już jest na szczęście coraz mniej stygmatyzowana. Pamiętam lata temu, lat temu, ponad już dziesięć, pracowałem w takiej firmie, nie będę zdradzał nazwy, ale miałem tam takiego dyrektora, który tak uroczo odnosił się do jednego o jednym z pracowników, który ewidentnie miał depresję. Nawet wtedy, kiedy byłem jeszcze niedoświadczony, nieoczytany, nie studiowałem psychologii, nie studiowałem coś tam studiowałem, ekonomię jakąś studiowałem, natomiast no, nie wiedziałem nic o zaburzeniach psychicznych, gdzie coś tam wiedziałem o depresji, to on to tak fajnie mówił, no nie. Czego on sobie nie wymyśli, żeby nie pracować? No nie? On był taki cyniczny, trochę złośliwy, trochę kąśliwy. no i wszyscy haha, ha, no bo prawda, dyrektor rzucił zabawny dowcip, no to klakierzy muszą się pośmiać za nim, zupełnie nie rozumiejąc i ekstra dodatkowo stygmatyzując tą osobę. Oczywiście w ramach jej nieobecności, ale stygma się robiła, no bo wszyscy są przerażeni. no Ja teraz nie mogę mieć depresji. Nawet jak będę miał, to się nie przyznam, będę ją wypierał i tak dalej. No, stygma wokół de depresji jest depresyjna, przerażająca, ale depresja jest chorobą, chorobą. I to jest ważne, ważne spostrzeżenie. My się nie śmiejemy z ludzi, którzy mają katar. Grypę. Oczywiście depresja przychodzi zupełnie inaczej niż katar, zupełnie inaczej niż grypa, i nie ma na to antybiotyku. To nie jest infekcja bakteryjna. Zresztą z depresją jako chorobą jest, jest masa innych problemów z leczeniem i, i tak dalej. Natomiast pierwsze kroki, jakie do jakich zachęcam, jeśli już chorujesz, to skorzystanie z służby zdrowia. W szczególności, że do lekarza psychiatry można zapisać się bez żadnego skierowania. To jest bardzo ważne, zarówno dzieci, jak i dorośli. Dostępność tych lekarzy to jest zupełnie inna, in, inna sprawa, bo nie wszędzie są dostępne przyjazne terminy. To jest trochę kłopotliwe. No, no ja tutaj na podcaście niczego w tym kontekście nie zmieniam. Natomiast jak się leczy depresję i dlaczego de powiedziałem, że depresja jest zarówno chorobą, jak i doświadczeniem, bo to jest ważne. I dzisiaj będziemy sobie mówili też, właśnie, stricte o tym w kolejnych punktach, w kolejnych poradach, jak walczyć z depresją samodzielnie, jak, jak samodzielnie próbować przeciwdziałać pewnym prodepresyjnym trendom. Depresja jest chorobą w dużej mierze, grubo ponad połowa, w połowie spowodowana nierównowagą chemiczną w mózgu. W dużym skrócie. Problem z neuroprzekaźnikami, który sprawia, że Mamy problem z serotoniną między innymi i innymi innymi neuroprzekaźnikami. Nie będę wchodził w detale, to sobie każdy doczyta w własnym zakresie, to, to, to jest dość proste, żeby to doczytać. Natomiast na to dobrą kontrolą są po prostu leki psychiatryczne. I teraz to leczenie depresji, poważnej depresji, depresji, która sprawia, że nie możesz normalnie funkcjonować. Masz zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, masz zaburzenia w relacjach rodzinnych. no Generalnie. No właśnie, bo depresja nie jest chorobą smutku, tylko chorobą braku witalności, więc nie masz energii. Więc dosłownie to jest takie uczucie, jakbyś leżał na plecach, i czy leżała i ktoś stał ci na klatce piersiowej, próbujesz wziąć wdech i masz połowę tylko tego wdechu, nie cały wdech, więc jak masz połowę tego wdechu, to masz połowę energii, czy tam nawet jeszcze mniej energii masz na to, żeby w ogóle funkcjonować w społeczeństwie. Pewną odmianą depresji jest dystymia, czyli taka długotrwała, Le, lekka wersja depresji, również poważna, bo ona się może pogłębiać, ona w ukryciu kumuluje się i odkłada, gdzie czasem się to określa uśmiechniętą depresją albo wysoko funkcjonującą depresją, którą naprawdę wiele osób ma. Natomiast no, ta depresja już utrudniająca funkcjonowanie Naj, najczęściej najlepszym pierwszym krokiem jest pójście do lekarza psychiatry, który wykona wywiad Dokona diagnozę, przepisze konkretne leki. Po co są te leki? Bo to jest dość ważne. Ludzie boją się tych leków, boją się tego fu funkcjonowania, co ja teraz odebrał wariat jestem do tabletki brał. To nie chodzi o to, leki mają głównie za zadanie, przynajmniej te, te podstawowe, te podstawowe formy leczenia, bo jest kilka bardziej złożonych. Być może jakiś lekarz psychiatra nawet zechce wypowiedzieć się bezpośrednio w komentarzu pod filmem. W podcaście to było nawet nawet mile wskazane. Natomiast chodzi mi o to, że ta bazowa wersja ma tylko uregulować ciebie, wyciągnąć cię z tego maksymalnego dołka, w którym się znalazłeś, czy znalazłaś, żeby nie mieć problemu ze spaniem, żeby nie mieć problemu z codziennym funkcjonowaniem, ale żeby wyciągnąć się z czynników, które są prodepresyjne, powinno się zacząć psychoterapię. I to jest drugi krok. Leczenie. Jakby wychodzenie na, na, na plus. Jakby leki tylko neutralizują te najbardziej negatywne, kłopotliwe problemy, a psychoterapia już potrafi zmienić życie na plus. No bo właśnie, bo depresja jest chorobą, ale i doświadczeniem. Tak jak zakochanie jest pewnym doświadczeniem. Nie? Jakby zmienia naszą percepcję rzeczywistości. Bycie rodzicem jest pewnym doświadczeniem. Zmienia naszą percepcję rzeczywistości w sposób znaczny, istotny. Różniący się od takiego normalnego, codziennego funkcjonowania. Tak samo depresja tylko zmienia to, to doświadczenie w sposób wysoce negatywny, wysoce nieprzyjemny, nie, 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 mile, nie mile widziany. A jednak. I ta dystrybucja jest o tyle, czyli ta długotrwała, powiedzmy w cudzysłowie, depresja light, ona jest o tyle kłopotliwa i taką pułapką, że ona. Często tak mocno się wtapia w życie osoby na nią cierpiące, że nie dość, że ta osoba nie leczy, nie podejmuje żadnych kroków, bo tej osobie wydaje się, że ona tak po prostu ma. Dosłownie zaczyna mylić stan depresyjny z własną osobowością. Bo ja już tak mam, bo jestem tak smutny, tak smutna, bo mam takie przemyślenia roczne. To doświadczenie w ogóle depresji, ten hiperrealizm i, i taki czasem nihilizm, który. Teraz w ogóle pojawił się w takim trendzie. Na TikToku jest ten trend bardzo powszechny, co tworzy bardzo ciekawe, fajne produkcje pod względem jakościowym, ale jest szalenie mroczne. Ten trend nazywa się Kore. Nie będę już bardzo się wgłębiał w dokładne znaczenie, ale chodzi o to, że dochodzi się do rdzenia problemów z rzeczywistością. I to jest taki hiperrealizm, który charakteryzuje często. Myślenie osób chorych na depresję. I czym ten hiperrealizm jest, jakie to jest doświadczenie? No, ja, ja najczęściej używam takiego prostego, prostackiego trochę porównania, że normalnie na co dzień osoby oglądające inne osoby na randce, no to mogą sobie pomyśleć, no, jakaś szansa na pogłębienie relacji, te osoby próbują być razem, jest tu jakiś romantyzm, te randki są. Różnie wychodzą, w różnych miejscach, no można podziwiać stroje, wiesz. I jest to w jakiś tam sposób dla tych ludzi też ekscytujące, jest to jakieś doświadczenie. Ale osoba, która ma takie hiperrealistyczne spojrzenie na, na rzeczywistość, powiedziałaby, że randka to tak naprawdę rozmowa kwalifikacyjna na seks. No, to nie jest tak, że ona nie ma racji. Tylko, że to jest bardzo specyficzny sposób patrzenia na pewne rzeczy. Taki, że wszystko jest płytkie. Wszystko jest błahe, że człowiek jest sprowadzony tylko do jakichś biologicznych interakcji, zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, i ten nihilizm gdzieś się wkrada. Takie mroczne, ponure myślenie, gdzieś ten korkor do tego się odnosi, że, że, że te interakcje nasze społeczne są takie spłycone. I to nie jest nietrafne spostrzeżenie, bo tak jest, to, to rzeczy się dzieją. Ta, ta, ta pł płcizna tych relacji, płcizna tego doświadczenia, życia, jakie doświadczamy tu i teraz. Jest. Jest. Po prostu jest. Ja mam 37 lat. Y, taką naiwność początku moich 20. lat. Y, przeszedłem w zupełnie innej atmosferze, w zupełnie innym klimacie y, internetu. Już ten internet był, oczywiście, natomiast nie doświadczam tego, co doświadcza teraz obecna młodzież. Ja trochę się uodporniłem na, 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 pewne, na pewne procesy, pewne wojny kulturowe, które gdzieś się tam pojawiają. No bo drugą rzeczą, no ale przejdźmy, jak walczyć z tą depresją, to drugą rzeczą, którą już bezpośrednio bym polecał wam, nawet osobom, które nie są, nie są chore na depresję, to zauważenie tego, że mamy problem z więzią z pracą. Wię więź z pracą, to co robimy przez rdzeniowy czas dnia jako dorośli, czy nawet dzieci no nie jak więź ze szkołą nie, nie widzą sensu w tym co robią. Niedawno robiłem zresztą animację o tym dlaczego uważam, że quiet quitting jest jest tutaj całkiem fajnym trendem, czyli taka cicha rezygnacja z rynku pracy na rzecz innych spełniania wypełniania innych życiowych potrzeb. No i i to, to jest prawda. Już, już w 2010, 2011, 2012 pojawiły się badania różnego rodzaju, że ponad 60% ludzi w ogóle nie czuje, wręcz czuje negatywny związek ze swoją pracą. Że tylko garstka od 10 do 15% pracowników, w zależności od branży i miejsca, na które się popatrzymy, czuje jakikolwiek więź ze swoją pracą. Więc jeśli te liczby w 2010, 2011, 2012 były takie, to po pandemii. To się w ogóle pozmieniało. To się w ogóle pozmieniało na jeszcze gorsze. Ludzie nie czują związku ze swoją pracą, już nie, muszą, nie musieli do niej chodzić, więc te związki są jeszcze bardziej luźne, jeszcze bardziej swobodne, bo nie widzą w tym sensu, bo nie widzą sensu w chodzeniu w bezsensownym kołowrotku. Więc ta obietnica, która była w latach 90., a w Stanach jeszcze w 80., 70. i tak dalej, że mocno popracujesz, to faktycznie podniesiesz swój status bo to, to zawsze są takie nierealistyczne mrzonki, że mocno pracujesz, to odniesiesz sukces. No ale jakby patrząc tak z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to mówimy o jakimś konkretnym statusie wyjściowym Twojej rodziny, czyli na przykład wywodzisz się z klasy niższej, z klasy niższej, średniej i można to no, taką stratyfikację zrobić, nie wiem, 5-6 poziomów i na przykład Twoja rodzina była na piątym poziomie, czyli prawie najniższym na przykład. A ty będziesz w dorosłości na czwartym poziomie. I to już jest skok o jakąś klasę, e, klasę życia. Nie? I to już jest jakiś tam sukces. Ale teraz ta obietnica jest trochę żonką, no nie, to, e, to życie wydaje się bardzo odległe. 20 ponad do nawet 25% jest aktywnie niezaangażowanych, bo to, to jest jeszcze warte zaznaczyć, że, że są takie badania, które już wtedy skazywały nawet 23%. W tym kontekście patrzę się na badania. Galupa z 2011-2012 roku. No więc teraz jest tego nawet trochę więcej aktywnie niezaangażowanych. Czyli mamy już wtedy mamy ponad 80% osób albo aktywnie niezaangażowanych, albo w ogóle niezaangażowanych, radykalnie niezaangażowanych, albo, albo w ogóle niezaangażowanych. No. Więc bezcelowość wykonywanej pracy. Brak poczucia odpowiedzialności za cokolwiek, ale no, słuchaj, no, jak jesteś menadżerem i słuchasz mnie teraz, y, to popatrz na swój zespół. No nie? Jakby w drugą stronę to z, z, zróbmy. Nie tylko ty musisz być tym pracownikiem najniższego szczebla i patrzysz no tak, no ma rację, no ale jak jesteś menadżerem, no, po, popatrz na ten problem szerzej. Brak możliwości wzrostu, brak możliwości zmiany w pracy, brak możliwości rozwoju, tego, że nikt cię nie, nie słucha osób, no nie? No, zresztą korporacje i wiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Korporacje to są takie w ogóle twory. To, to że jest w ogóle inna, inna trochę liga niż małe, czy, czy nawet średnie firmy. Gdzie jedyna metoda nagradzania pracowników, to są finanse. I ludzie często wpadają w takie głupie, głupie kołowrotki, że, że tylko dla kasy robią, ale te, tej nagrody społecznej w ogóle nie ma. I, i, i przez to wytraca się stres, bo pieniądze też wypierają. Sens z rzeczy, które się robi. No, więc to jest jakby druga rzecz, na którą uczulam. I to możecie walczyć osobiście, bo możecie zwrócić na to uwagę. Ty, słuchający ten podcast, zwróć na to uwagę, czy Twoja praca ma sens? Jeśli nie ma sensu, czy, czy w ogóle aktywnie ją sabotujesz, czy szukasz czegoś, czy próbujesz awansować może w jakiejś innej branży, albo w sensie w tej samej branży, ale w innej firmie awansować, czyli tak zwane skoki na skosy. Jakby są awanse do góry w firmie, na przykład u ciebie są zablokowane, że nie możesz awansować i z pensją, i, i, i ze stanowiskiem, ale na przykład aplikując do innej firmy, już możesz, już skoczysz na skos no nie, do innej firmy w tej samej branży, ale jest wyżej, z wyższą pensją albo z wyższym stanowiskiem itd. Trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jak aktywnie przeciwdziałać depresji. Jednym z problemów jest utrata więzi. I ta utrata więzi z innymi osobami jest przeogromna. Przeogromna. Są ciekawe takie badania, które pokazują, jak znajdywanie par, jakby łączenie się w pary, Zostało przez tradycyjne sposoby, czyli spotykanie siebie w miejscu pracy, spotykanie siebie poprzez rodzinę, poprzez jakieś spotkania, poprzez jakieś nie wiem, spotkania w kościele czy w jakichś stowarzyszeniach, organizacjach, w szkole. To wszystko zostało powoli wypierane jest przez spotykanie się w internecie. Natomiast spotykanie się w internecie, mimo że mamy olbrzymi dostęp do, do, do ludzi, sprawia, że. To nie są, właśnie to są te płytkie relacje, to nie są głębokie, głębokie relacje i utrata więzi z innymi osobami, której można aktywnie przeciwdziałać. To jest, to, to jest mój apel, żeby robić to. Dlatego, że utrata kontaktu ze społecznością, utrata w ogóle takiego poczucia przynależności do jakiejś grupy sprawia, że błądzimy strasznie. Jest, jesteśmy jak ten samotny elektron gdzieś nie wiemy do końca do czego pasujemy, do którego miejsca, gdzieś z czym się identyfikujemy i możemy albo właśnie znowu na powrót powrócę tego nihilizmu, możemy gdzieś wdać się w ten nihilizm, który wydaje się bardzo kuszący w takiej sytuacji, yy, gdzie łatwo się w tym zatracić, łatwo jeszcze bardziej nakręcać ten taki depresyjny nastrój, otaczać się tą taką mroczną chmurą, tym smogiem, smogiem informacyjnym, bo jesteśmy sami. Albo aktywnie poszukać, poszukać swoich korzeni, no bo druga rzecz, raz, że samemu można, można wkręcić się, dwa, można zostać wkręcony, bo jak się cierpi, ludzie, którzy cierpią, są podatni na manipulacje. Sami siebie mogą łatwo oszukać, właśnie poprzez ten nihilizm, poprzez takie radykalne spojrzenie na świat, ale mogą zostać też bardzo łatwo wkręceni przez. Ludzi, którzy chętnie wykorzystują trudny stan psychiczny, cierpienie innych ludzi, mówiąc im w taki taki sposób wydostaniesz się. Tylko Jezus może Cię uratować, no nie tylko prawda, przeciwstawianie się feminizmowi. Tu. Akurat wprost bezpośrednio nawiązuje do takich tus wybitnych intelektu, jak Andrew Tate. Przez parę miesięcy bardzo popularny były, były, były zawodnik MMA który jakieś naprawdę miliony zarobił na młodych chłopcach, którzy właśnie są w poczuciu, żyją w poczuciu zagrożenia. Żyją w świecie, który jest dla nich niebezpieczny, wrogi, obcy. ja on to wykorzystuje, kapitalizuje poprzez szufladkowanie ludzi. Jesteś mężczyzną, musisz być taki, taki, siaki i owaki. Każdego, no nie wiem, wepchną, ale ludzie cierpiący są podatni na takie, na takie komunikaty. I ta podatność jest wykorzystywana przez innych. I na tysiąc osób taki Andrew Tate gdzieś tam zapali jakąś dobrą iskierkę w danej osobie. Jednej, drugiej, trzeciej. I będą, tak, ty pomogłeś mi. Nie? Tak samo Jezus mi pomógł, uratował mnie. Nie? A ilu tam zniszczył, zniszczyły życie takie właśnie teksty, gdzie potrzebowałeś realnej, psychologicznej pomocy, bo cierpiałeś, bo miałeś problemy i tak dalej. Ale zamiast znaleźć przyjaciela, Zamiast pójść do terapeuty, kogoś, kto, kto życzy ci dobrze, bo przyjaciel czy terapeuta, terapeuta za, za pieniądze, czy tam powiedzmy, nawet na NWZ, jak uda ci się dostać jakiś termin, chociaż to są często kosmiczne terminy. To są ludzie, którzy życzą ci dobrze. Terapeuta ma narzędzia, przyjaciel jest po prostu przyjacielem, ale życzą ci dobrze i chcą ci w jakiś sposób pomóc wesprzeć cię jakoś. No nie? A ty możesz wpaść w, w takie takiej że ktoś ci. Uwiedzieć je swoją narracją, bo łatwo uwieść osoby, osoby cierpiące. Więc utrata więzi z innymi osobami to jest trochę odklejenie się, więc powrót do takiego rdzenia, trochę korkorno, jakby nawiązuje znowu do tego trendu na TikToku, ale powrót do takiego rdzenia, kim, kim jesteś, reidentyfikowanie się, odnalezienie jakiejś swojej, swojej grupy, z którą się identyfikujesz, odnalezienie w niej takiego luzu przestrzeni to na pewno będzie pomocne i to na pewno będzie przeciwdziałało procesom depresyjnym w życiu. No bo czwarta rzecz o której chcę wspomnieć i ona jest związana z tymi poprzednimi no to to jest utrata też właśnie więzi z ważnymi wartościami. No i to już mówiłem o właśnie czy sens w pracy, czy relacje i poczucie tożsamości, bycia członkiem jakiejś grupy, bycia członkiem czy powiedzmy reprezentantem jakiejś Jakiejś fajnej, ciekawej idei, czy jakiegoś fajnego, fajnego hobby. No i to jest problem, bo wartości, które nosimy w sobie i które wychowywaliśmy, jeśli są w nas, to mamy właśnie dużo większą odporność na tego typu manipulacje. Sami sobie często nie wmówimy różnych rzeczy, przez co możemy być lepiej zabezpieczeni od depresji. Ale w momencie, gdy My wychowywaliśmy się w świecie, który już jest pozbawiony jakichkolwiek wartości. Te wartości są płytkie, bieżące, doraźne. Chodzi ci o, o kasę, o seks, o podziw, status. Czyli to, co proponuje na przykład Andrew Tate. Seks, pieniądze, podziw, status. Najpierw krytykuje świat za bycie płytkim i wykorzystuje, wykorzystywanie, prawda, mężczyzn i tak dalej, po czym mówi o epatuje pieniędzmi, seksem, podziwem i statusem. To jakby ten paradoks to jest takie błędne koło, i dobrze z niego wyjść, mieć wartości poza tymi elementami. Choćby właśnie wartościowe hobby, które się ceni, i wewnątrz tego hobby ceni się praca, ceni się lojalność, ceni się pewne właśnie wartości, które idą za ciekawym hobby. O, to jest taki przykład. No, ale żeby mieć hobby, trzeba albo wrócić do swoich starych pasji, które się dawno zap zapomniało, zakurzyło i aktywnie. Próbować je pobudzić, pójść na jakieś spotkanie. No nie? Jeśli na przykład ktoś kiedyś grał nie wiem, w karty Magic the Gathering, gra, gra, kolekcjonował jakieś figurki, może grał jakieś RPG może robił coś fajnego, może warto do tego spróbować wrócić. Jest masa miejsc, gdzie spotykają się ludzie, którzy grają w planszówki i, i właśnie interesują się takimi rzeczami. Podaję przykład, podaję przykład trochę ze swojego pola, ze swojego pola widzenia bo mam je najbliżej i najłatwiej mi te przykłady podać. Ale trzeba to aktywnie zrobić. Żeby, żeby znaleźć te wartości, trzeba te wartości wnieść w siebie y z powrotem, z jakimś kontekstem. A ten kontekst właśnie to będzie aktywne poszukiwanie hobby. No ale dobra, chodźmy do piątej rzeczy. No, Piąta rzecz jest szalenie kłopotliwa. Depresjogenna to jest właśnie nie tylko trauma z dzieciństwa, ale utrata więzi z tą traumą. To znaczy, okej, okay, to, to jest trochę bardziej skomplikowane. Mamy takich, powiedziałbym, siedem wyraźnych traumatycznych obszarów czyli trauma, czyli ten taki długotrwały stres, w szczególności wychowawczy. Przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna, którą mogliśmy doświadczyć. Przemoc fizyczna między rodzicami, przemoc, Psychiczna między rodzicami, yy, alkoholizm lub na, nadużywanie narkotyków lub substancji yy, odurzających w, w, w Twoim życiu. No albo jakaś naprawdę gruba sytuacja w rodzinie typu separacja, rozwód, rodzice kłócą się, jeden z nich jest z wiem, przestępcą, jakaś gruba akcja no naprawdę upośledzająca w jakiś tam sposób tą rodzinę, czy też niszcząca ją. I teraz myk taki polega na, na tym, że reakcją obronną, podstawową reakcją obronną jest wyparcie. Jedną z podstawowych reakcji obronnych, psychologicznych, jest wyparcie trudnych rzeczy. I teraz w momencie, gdy ty wchodzisz do, w dorosłość i pewne rzeczy wyparłeś, nie przepracowałeś, nie pogodziłeś się z pewnymi tematami, pewne tematy gdzieś leżą ci na wątrobie i, i nie chcą cię opuścić, czy też ty nawet nie chcesz ich dopuścić do, do życia, do funkcjonowania do przepracowania to one będą nawiedzały cię z powrotem, wracały do ciebie w trudnych sytuacjach, nie będą dawały ci podparcia. Bo jeśli, no to jest ciekawe, no, nie bo jest coś takiego jak posttraumatic growth, takie zagadnienie, czyli wzrost potraumatyczny. To jest temat jeszcze nie najlepiej przebadany. Aczkolwiek w momencie gdy się pomaga wzrostowi potraumatycznemu, czyli poprzez właśnie chodzenie na psychoterapię i pracę z tymi traumami, to można potem przekuć to przykre doświadczenie, w mądrą rzecz w życiu, w pewną mądrość, która może cię nieść, która może ci pomóc, która może dać ci właśnie poczucie, że okej, okay, było ciężko, czułem się beznadziejnie, yy, byłem bez wartości, miałem, <laughs> miałem strasznie obniżone poczucie własnej wartości wtedy, ale popracowałem, zrozumiałem to, przeszedłem nad tym, Zostawiłem to z tyłu, pogodziłem się z pewnymi rzeczami i teraz jestem lepszym człowiekiem, silniejszym, odporniejszym, bo ja sobie z tym poradziłem. Więc dam sobie radę z wieloma innymi rzeczami. Moja pewność ciebie jest wyższa. Ale jeśli my to odłożymy, zamieciemy pod dywan, czyli utracimy więź, w ogóle utracimy kontakt z tymi rzeczami, które były dla nas trudne, to one będą wracały do nas, czy tego chcemy, czy nie, w sposób bardzo, bardzo kłopotliwy. I skonfrontowanie się z tą niesprawiedliwością da ci więcej, oczywiście w sposób kontrolowany, da ci więcej dobrego niż, niż po prostu odłożenie tego w kąt i, i pozwolenie temu cały czas tej dziurze w tobie zionąć i wysysać twoje poczucie własnej wartości. To jest trochę problem, ale jak już mówimy o, o więziach i o statusie, a mówiliśmy, no to szósta rzecz to jest w ogóle utrata szacunku i utrata jakiejkolwiek więzi ze swoim statusem, kim jestem, no nie? I ja, ja czasem zdarza mi się czytać w komentarzach, że ktoś tam nawet się do, strasznie poniża, że jestem śmieciem, nic nie warty i tak dalej. to jest właśnie taka utrata z, z własnym statusem, ale nie, młodzi ludzie obecnie, tak, no, mówię z perspektywy dziadersa, ale ja to też obserwuję i też to widzę i też mnie, też mnie te tematy mocno angażują, a młodzi ludzie w szczególności, Młodzi doświadczają wojny kulturowej. Ta wojna kulturowa w ogóle jest przekichana, bo okazuje się, że za moich czasów, jak ja się wychowywałem, no to miało się status, prawda, albo było się biednym dzieckiem, albo dzieckiem alkoholików. Albo było się normalnym dzieckiem, albo było się bogatym dzieckiem, zarozumiałem, zadzierającym za nosa. Gdzieś tam takie 4, 5 kategorii gdzieś tam się pojawiało. No nie? I powiedzmy, że te dzieciaki się gdzieś tam odnajdywały, były wobec siebie okrutne. Te kategorie oczywiście były bardzo umowne, śliskie, łatwe do wystereotypowania, wy jak każde kategorie, ale nie w tym rzecz, co ja. Problem jest taki, że młode dzieciaki teraz doświadczają tego, że. Bycie mężczyzną jest niefajne. Albo bycie... Wcześniej było tak, że jak ktoś był gejowaty, pedałkowaty, tak? Jak się kiedyś mówiło. W latach 90. było strasznie ok ok okrutnie. Ludzie byli wobec, wobec wobec bardziej sfeminizowanych chłopców. Tak bym to określił. No naprawdę ludzie byli okrutni. Teraz... To się może nawet trochę odwracać, no nie? Nadal są okrutni latych, ale to się też odwraca w drugą stronę, no i nawet traci się szacunek, bo jest się facetem. Traci się szacunek, bo jest się taką i taką dziewczyną. Mm, I tak samo traci się status, choćby z samego faktu płci. Całe szczęście do nas, do Polski, jeszcze nie zawitała wojna kulturowa na bazie rasy. I do tej rasy nierozumianej biologicznie, bo my, jako gatunek ludzki, Biologicznie jesteśmy jedną rasą i jesteśmy biologicznie niewyobrażalnie, wręcz do siebie podobni pod kątem mikroróżnic DNA. A to, to jest jednym z niewielu gatunków w ogóle w świecie zwierząt, który jest bardzo jednolity pod kątem genotypu. Natomiast mówimy o rasie typowo kulturowej, no, nie? no bo ten podział na czarnych, białych, żółtych, latynosów. czy tam w zależności od tego, gdzie, jak, jak się obracamy. Indian, Hindusów, nie, Chińczyków, Japończyków i tak dalej, tych az, az, Azjatów, no i to, to wszystko miliard raz. Nie? Jakby mamy gdzieś i w Stanach ten konflikt. Jest absolutnie przerażający. I tracisz status i tracisz szacunek, tylko dlatego, że urodziłeś się tak, jaki się urodziłeś. Mamy dosłownie odwrócony rasizm, gdzieś tam się nawet miejscami pojawia, często tłumaczony tym, że nie można, prawda, wobec opresorów wobec opresorów nie można, prawda, być na tyle agresywnym, żeby był to rasizm. No to, to jest bzdura. Czym te dzieciaki zawiniły, no nie? Urodził się taki, jak się urodził, no i, no i, no i co poradzi, no nie? Tak samo właśnie jak, jak z orientacją seksualną. Urodził się taki, jak się urodził, no taki się wykształca. Orientacja seksualna jest poza kontrolą. No, i tyle, i tego nie zmieni. I nie, nie, to nie są te czasy, gdzie się tam prawda, konwertowało gejów, czy, czy, czy prawda, leworęcznych się biciem i przywiązywaniem ręki do, do krzesła, prawda, na prawą rękę się, się prawda, w cudzysłowie leczyło. No to, to już nie są te czasy. Jesteśmy mądrzejsi ponadto. No, ale te wojny kulturowe gdzieś się pojawia, i ma się czasem poczucie, że, że, że traci się szacunek. W szczególności, właśnie, kiedy wpadnie się w internetową manosferę. Gdzie tam to takie poczucie zgorzknienia i tego, że mężczyźni są teraz pod, pod nacenzurowanym i, i pod straszną opresją, jest bardzo silne i taki gniew się gdzieś pojawia wśród, wśród młodych ludzi. I, I młodzi ludzie, w szczególności nie tak zaimpregnowani na, 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 na te rzeczy jak ja, yy, doświadczają tego. I to jest szalenie ponure i absolutnie przerażające. I tracą więź właśnie ze statusem, szacunkiem: no kim jestem? Czy ja mogę się obwieścić dumnie, że jestem mężczyzną? I to brzmi dumnie. Podobno, nie. No, jakby jest to kłopotliwe, prawda? I, a, a straciliśmy coś takiego, co było w latach 90. bardzo charakterystyczne, czyli subkultury. Czyli nie ma już metalów, punków, nie ma tych, tych, co słuchają techno, i, i tak dalej. Tylko są ludzie, którzy. No właśnie, te, te subkultury gdzieś się rozmyły. Gdzieś tą wojnę ideologiczną, kulturową. Gdzieś tam się pojawiły. No ale jeśli już tracimy więź z szacunkiem i, z, i z, z, jakąś, z jakąś naszą tożsamością, to też jako siódma rzecz, to tracimy więź często z przyrodą. Po prostu. Ja nawet siedząc tutaj, nagrywam to w zamkniętym pomieszczeniu w trochę takiej ki kiszeczce małej, dusznej. Większość czasu pracy spędzam zamknięty. Większość z Was pracuje w zamkniętych pomieszczeniach. No i to, to się gdzieś kumuluje w człowieku. Uczymy się w zamkniętych pomieszczeniach, przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach. Siedzimy na smartfonach w zamkniętych pomieszczeniach, z reguły w swoich sypialniach. To wszystko odbija się na człowieku. Jest niezliczona ilość badań, które pokazują, że sam kontakt z naturą, spacery działają relaksacyjnie, kojąco, poprawiają krążenie, no, no tysiąc różnych rzeczy. Same spacery. I teraz to jest element przeciwdziałania depresji. No i też walki, ale przede wszystkim przeciwdziałania. Bo tutaj mamy jeszcze jedną, jedną taką bardzo ważną rzecz. No nie? Mamy tą, tą stereotypową, bardzo hamską walkę z depresją pod tytułem Idź pobiegać. To nie jest walka z depresją. Jak już masz depresję, to bieganiem możesz się tylko wkurzyć jeszcze bardziej. Ale jako przeciwdziałanie depresji. Jak najbardziej, absolutnie. Ruch aktywizuje ciało, aktywizuje masę procesów hormonalnych w organizmie, metabolizm i, i, i działa przeciwdepresyjnie. Nie da się tego pominąć. Jest, jest niewyobrażalna wręcz ilość badań, które wskazują, że ruch działa przeciwdepresyjnie. W, właśnie spacer choćby w, w naturze. Więc to nie jest, idź, pobiegaj, nie będziesz mieć depresji, nie? i idź. Idź poruszać się, przejdź się chociaż na spacer. No nie? Głupie spacery. No, no możesz tak chodzić, głupi spacer, No, ale ten głupi spacer może ci długofalowo pomóc. Może być właśnie tym etapem wychodzenia, tak jak wspomniałem na samiuszkim początku. Najpierw farmakoterapia, żeby się w ogóle ustabilizować, żeby móc funkcjonować, ale potem zmiana trybu życia, bo to doświadczenie życia, które masz, wpędza cię dodatkowo w depresję. Utrzymuje pewien stan. To jest według tej zasady mówienia: chcesz mieć to, co wszyscy, czyli depresję, rób to, co wszyscy. I trochę tak jest. Nad pewnymi czynnikami nie mamy wpływu, nad biochemią w mózgu tak sobie sami z siebie z palców nie zapanujemy. To fakt. To absolutny fakt. Ale wychodzenie z tego, aktywizowanie się, działanie, działanie przeciwdziałające. Przeciwdziałanie depresji, możemy te, te rzeczy podjąć. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest taka utrata nadziei i takiej, takiego poczucia, że będziemy mieli bezpieczną przyszłość. Życie w takim poczuciu braku bezpieczeństwa, zupełnego. I to jest ciekawe doświadczenie w ogóle, bo. Całe zagadnienie w biologii jest tego, jak zwierzęta zachowują się, kiedy pojawia się zagrożenie. No i my reagujemy w sposób dość prosty: zastygamy i obserwujemy dość uważnie, co się dzieje, i, i, i skupiamy się na elemencie zagrożenia. No i teraz, jeśli depresja przez pewną analogię jest swego rodzaju zahamowaniem wyhamowaniem skupieniem się na zagrożeniu, ciągłym o nim myśleniu, oblewaniu się tym zagrożeniem, umoczeniu się w tym, w tym nieprzyjemnym doświadczeniu, bo niestety często tak jest, że się mieli niektóre trudne rzeczy, które do nas docierają. Jest też spowodowana mocnym przebodźcowaniem, także masa rzeczy nam po prostu zagraża w otoczeniu. No to depresja jest właśnie tym spowolnieniem i oczekiwaniem na no właśnie na jakiś cios, który dostaniemy. No nie nadchodzimy, po prostu jesteśmy w stanie takiego ciągłego Wzburzenia ciągu jakiejś takiej negatywnej gotowości, w negatywnym lęku, no bo nie da się funkcjonować poprawnie, kiedy jest się, żyje się w ciągłym poczuciu zagrożenia, że coś jest w życiu nie tak, że coś mi w życiu nie wychodzi, że coś jest w życiu źle. No nie da się. Nie da się, po prostu. Więc takie poczucie beznadziej bardzo ciężko odczarować w tym obecnym świecie. My tego na, na podcaście nie rozwiążemy przecież. Każdy z nas jest w innej sytuacji socjoekonomicznej. To fakt. Natomiast no, życie potrafi być mega frustrujące i tak, stoisz w takiej kropce i nie wiesz za bardzo, co zrobić. Jest masa technik, żeby radzić sobie z takim doraźnym, doraźnym przykrym, przykrym stanem: żeby odciągnąć się od ciągłego przemielania tych myśli. Nie? Ale, ale tak naprawdę my wiele z tym nie zrobimy, oprócz uświadomienia sobie tego. Natomiast właśnie tak możesz walczyć z depresją, czyli raz, jeśli już, jeśli już cierpisz na nią, zdiagnozuj się, pójdź do lekarza-psychiatry, yy, rozpocznij leczenie, w zależności od tego, jakie zostaniesz przepisane. Natomiast, jeśli jesteś, yy, jeśli jesteś w stanie, jeśli masz te możliwości, to daj swoim pracownikom poczucie sensu, poczucie rozwoju, wnieść coś więcej do miejsca pracy. Uczyń pracę tych ludzi, których na przykład jeśli jesteś menadżerem, uczyń pracę tych ludzi przyjemniejszą, bardziej ludzką. Nadaj jej więcej wymiarów, bo inaczej Twoi pracownicy też zaczną, gdy zaczną cierpieć na depresję, będą cierpieli ekstra z powodu właśnie braku więzi z, z miejscem pracy. Aktywizuj swoich znajomości. Bo nie ma nic lepszego niż dobry przyjaciel, który życzy Ci dobrze i chce Ci pomóc. Nie ma nic lepszego. Nie? Ewentualnie terapeuta, który może i Twoim przyjacielem nie jest, ale życzy Ci dobrze i ma do tego narzędzia, żeby popracować z Tobą. I pozostałe rzeczy, czyli kontakt ze światem przyrody odzyskać, żeby. Odzyskać trochę szacunku, trochę tożsamości. Poszukać tej tożsamości. I poszukać. Mm, swoich wartości. Ale żeby te wartości odnaleźć z powrotem w życiu, warto wnieść je do swojego życia z powrotem w pewnym kontekście. Czyli na przykład, ze starym hobby. Za starym hobby. Najczęściej za hobby idą fajne wartości. Warto gdzieś to poszukać. No i. Pomyśleć o tych traumach z dzieciństwa, że jeśli ich nie przepracujesz, to masz taką często ziejącą dziurę w swoim życiorysie, która wysysa Twoje poczucie wartości. Często sobie umniejszamy, często dziś sobie wymyślamy i. Hm. Utrudniamy sobie życie po prostu a nie o to chodzi. To chyba tyle co dzisiaj chciałem powiedzieć o depresji całkiem sporo. Jeśli masz jakieś doświadczenia albo przemyślenia, co do tego powiedziałem. Iż w komentarzach zachęcam cię, no i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Trzymaj się, cześć.